dobra widzowie, wziąłem trochę, obniżyłem tą kamerkę tak jak chcieliście, żeby było widać kierownicę quada, bo nie wiem czy to będzie później drogę fajnie widać, nie? Zobaczymy. Piszcie w komentarzu, czy lepiej jest tak jak teraz, czy lepiej jest jak jest podniesiona wyżej. Zapowietrzyś. Sorry, ale spadła mi fajka i zgas mi. Nie wiedziałem co się stało. Wiecie, nieraz jest tak, że jak go zatankuję do pełna, że tak jak pod sam korek, to się dławi, nie wiem jak to nazwać, no przez jakiś czas jest źle się nim jeździ. Dopiero jak postoi trochę czy coś, no nie wiem czy to tam coś się zapowietrza w gaźniku czy nie i jak postoi trochę, to wtedy wraca wszystko do normy, nie? Dawid mi uciekł. Zobaczymy, czy go znajdę. Kurde, ja nie wiem, czy on pojechał. Tam? Nie. Wracając do tematu, obniżyłem tą kamerkę tak jak chcieliście, tylko nie wiem czy to teraz będzie fajnie drogie widać, musicie mi to powiedzieć w komentarzu najlepiej, wtedy będę wiedział czy to takie czy inaczej. A jeszcze stwierdziliśmy, kurde no dopiero zobaczyłem, że takie coś jest. Mikrofon do kamerek, nie? Żeby lepiej było słychać. Wczoraj to się wydygałem, jak to kamerę zgubiłem. Ja pierdzielę. Normalnie myślałem, że... Nie poniesie. Nie dość, że się wracałem tyle kilometrów, żeby ją znaleźć, to jeszcze... Już takie były komary. Tam na filmiku to wiecie, ciepło, znaczy ciepło, było słońce. Ale tam gdzie my jeździliśmy w lesie to hardcore, nie? Siema, co tam? Jaką tu macie? 250, ja nie wtargnę tego. A co, zakopaliście się? O kurde. Możemy was pchnąć. Nie, to już tak osiadło 700, to jeszcze by pociągłe, nie? No. Liczyłem, że 700. Nie, jak chcesz to ten. Nie, to już tak osiadło, że to chuj. Tak? To chuj. Mam kolegę, co ma tego. Mitsubishi Pajero, taką terenówę. Mogę zadzwonić i zapytać, czy ma czas. No ja właśnie nie mam. Chyba nie wyjedzieć. Chyba nie wyjedziemy. Jak chcecie, nie? Mogę zadzwonić się zapytać. Pytać. A ty wiesz co, model, jak tu kładę podsunę, to mi na prawo dostanie siły i ja tu nie mogę. Bo jakbym włączył sobie 4x4, to bym sobie wyjechał spokojnie. No. A ja tu nie mogę. Tata, a dwoma kładamy już nie. Nie, no co ty? Nie, no mam kolegów, co mają te 500-ki, kłady i ten, ale ja nie wiem, czy oni mają teraz czas. Ale mam typa, co ma w rajdach terenowych się ściga, nie? A mieszka gdzieś niedaleko? No tutaj, niedaleko. No to bym mógł prosić o pomoc. Tak to jest! Kurwa, znowu ta fajka, no! To fajnie się dzieje. No i fajka mi wypada, co jest kurwa. O co tu chodzi?
Ej, to on może przerywał wtedy tak. Przez tą fajkę. No i widzicie, zakopali się i o. Niestety pomóc nie możemy. Dawid jak zwykle w dupie ma, pojechał. Wow, prąd mnie jedno. Kurde. Co tu się stało, że ten? O, cały rozsypany. Trzeba to jakieś ogarnąć. Coś tam się dzieje, że wypada mi fajka. Trzeba będzie to ogarnąć, bo denerwujące jest. Ostro. No także widzicie, to są małe podjazdy czy coś. To nie ma jakiś, nie wiem, pół kilometra w górę, tak jak niektórzy mają youtuberzy. No ale strome. Także i tak fajnie. A kurde! A Dawid wypękał. Powiem wam, że tu jest dobry temat, ale trochę niebezpieczny. Czemu niebezpieczny? Jest dużo jakichś pagórków.
ale jedzie. Ale po ryju dostałem.